Tegoroczne obchody Święta Niepodległości tradycyjnie rozpoczęły się od przemarszu Gminnej Orkiestry Dętej, pocztów sztandarowych i zebranych uczestników do kościoła świętego Andrzeja Apostoła w Kościelcu. Wspólne świętowanie rozpoczęły dzieci ze szkoły podstawowej w Trzęśniewie od zaprezentowania części artystycznej pod nazwą Koleje Niepodległe. Dokładnie, nigdy tak źle nie było. Żyć się w tym kraju nie da. Nie martwmy się o długie życie. Wiecie, ile czeka się do lekarza? Nam długo wieczność i dobre zdrowie nie grozi. Państwo się cieszą, że już szkoły skończyliście. Nawet nie domyślacie, jak teraz wygląda edukacja w naszym kraju. Wszystko nam trzeba. Uczyć się w szkole, uczyć się po szkole, uczyć się i uczyć. Na życie to już czasu nam brakuje. Racja. Wnuczka do przedszkola poszła, a córka? Córka tylko ciągle narzeka, że musi jej coś pomóc, robić, przygotowywać, a to dopiero przedszkole. A córka? Skąd na to wszystko ma czas? Praca, dom, dziecko? Moi drodzy, przysłuchuję się waszej rozmowie i chciałbym coś powiedzieć. Cały czas porównujecie sytuację naszego kraju z innymi i nie wierzę. Wam się wydaje, że wszędzie jest tak idealnie? Chyba zapomnieliście, że nasi przodkowie poświęcili przyszłość, rodziny, a nawet życie. Całe pokolenia walczyły o niepodległą Polskę i co? I udało się. Żyjemy w wolnym kraju. Jak widać, zapomnieliście o tych wydarzeniach. Myślę, że znalazł sposób, aby wszystkim to obecnie przypomnieć, jak trudna była droga z naszego kraju. Droga ku wolności. Zapraszam was w niezwykłą podróż, która przypomni nam wszystkim tamte chwile. Nasz pociąg zmierza ku stacji Wolność. Jednak sami tam dotrze, zatrzyma się na kilku stacjach. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy, nieba my nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Ojczyzna moja na końcu się upadła, zamożna kiedyś, i sławę, i siłę, ta co od morza, aż do morza władała, kawałka ziemi nie ma na mogiłę. Hej, hej, kołysz nam się, miły wodzu mój. Jako wódz naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie Zjednoczonej Polski. Po występie dzieci okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski. Pozwolą Państwo, że zacznę swoje wystąpienie od przytoczenia słów warszawianki, jednej z najbardziej znanych pieśni okresu powstania listopadowego. Oto dziś dzień chwały, oby dniem wskrzeszenia był.
Niestety, jak wiemy, powstanie listopadowe zakończyło się w 1831 roku. Naszą klęską. Przerażająca była cena, jaką zapłacił naród za próbę odzyskania wolności. Wielu młodych poległo, innych wywieziono na Sybir, a jeszcze inni musieli emigrować. A jednak nasi pradziadowie nie zaniechali dalszych prób odzyskania niepodległości. Ponownie wzięli udział w walkach w 1863 roku, zwanym Powstaniem Styczniowym. Po prostu tak było trzeba. Eliza Orzeszkowa i Maria Dąbrowska w swoich dziełach określanymi księgami Domu Polskiego na dniennym i nocach i dniach pokazują losy swoich bohaterów. Korczyńskich, Bohaterowiczów, Chciców, Ostrzeńskich, którzy bez wahania poszli walczyć, bo tak czynili ich dziadowie i ojcowie. Nie wszyscy wrócili, nie wszyscy przeżyli. Wielu osierociło żony i dzieci, a potem przez wiele lat, a było to bardzo trudne, należało trwać i walczyć, tym razem o to, aby naród nie pogodził się z niewolą, nie zaakceptował jej. Tę walkę, zwaną najdłuższą wojną nowoczesnej Europy, zaangażowali się pisarze, uczeni, nauczyciele, duchowni, ale także prosty lud, wierny ojczyźnie. Trzeba było cierpliwie czekać na rozwój wydarzeń w Europie, które miały zmienić układ geopolityczny. Wraz z wybuchem I wojny światowej zaistniała szansa na taki scenariusz i oto w 1918 roku odzyskaliśmy upragnioną niepodległość. Niezmiennie z tym wielkim wydarzeniem złączone są nazwiska Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, ale przede wszystkim żołnierzy legionistów i po prostu bardzo wielu Polaków. I znów, po 20 latach, popadliśmy w niewolę okupacji Hitlera i Stalina. W 1945 dobiegła końca okupacja niemiecka, ale komunistyczna trwała aż do 1989 roku. Nie zaakceptowaliśmy dominacji sowieckiej. W końcu staliśmy się wolnym narodem, tworzącym demokratyczne państwo. Mszę świętą odprawił ksiądz kanonik, dziekan Aleksander Rybczyński przy koncelebrze proboszczów z parafii w Białkowie Kościelnym i Dobrowie. Ojczyzna to wielki skarb, to nasza matka, dana nam przez Bożą opatrzność. Jej dzisiaj oddajemy należną cześć, nasze uwielbienie, naszą pamięć, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, siostry i bracia, wszyscy tu zgromadzeni, że wolność, która została nam dana, to także wielkie zobowiązanie. I wiemy, to nam dzisiaj zostało przypomniane przez młodzież, że do tej wolności trzeba nam było długo czekać. Ten pociąg wolności przez lata potykał się na różnych stacjach i tych, które dziś wspominamy, a jednocześnie wspominając wszystkich tych, którzy swoje życie dali jako okup za wolność naszej ojczyzny, której imię Polska. I dobrze, że tak się dzieje, że my tu zgromadzeni każdego roku
11 listopada, przed sprawowaniem najświętszej ofiary, przypominamy sobie te chlubne karty historii naszej Ojczyzny. To wszystko, co składa się na ten wielki dar, któremu imię Polska. Po nabożeństwie delegacje złożone z przedstawicieli władz gminy, instytucji i organizacji z terenu gminy Kościelec składali wieńce przy obelisku w Kościelcu, a następnie na mogiłach znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Kościelcu.